Dzień dobry wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Dziś mam niesamowitego gościa, niespotykanego, jeszcze takiego gościa u mnie w programie Kto to kupi rzecz o budowaniu marki, promocji i sprzedaży nie było, a jest to żołnierz w pełnym umundurowaniu, pomocnik dowódcy do spraw desantowania drugiego pułku rozpoznawczego, major Artur Gosiewski. Ta-da! Potwierdzam, zgadza się. Wszystko dobrze powiedziałam? Wszystko dobrze, bez żadnej pomyłki. Udało się, hurra! Trenowałam dzisiaj pół dnia przed lustrem, czy to się uda, i się udało. Artur, jesteśmy tutaj po to, żeby pogadać głównie o spadochronach, bo mnie to po prostu bardzo fascynuje. Miałam okazję z Wami skakać, ale o tym jeszcze pewnie później powiem. A na początku chciałabym, żebyś powiedział, co to w ogóle za jednostka, drugi pułk rozpoznawczy, gdzie to się mieści, czym się zajmujecie i co robicie na co dzień? Drugi pułk rozpoznawczy mieści się w Chrubieszowie, czyli najpiękniejszym mieście w Polsce, jak to mówią, pierwszym mieście na zachód od Donbasu polskim. Czym się zajmujemy? Jednostka jest taka, sama nazwa wskazuje na to, czym się zajmujemy, bo jest to pułk rozpoznawczy. Zajmujemy się generalnie zdobywaniem informacji w czasie działań wojennych, czy nie teraz. My nie zdobywamy informacji w czasie pokoju, tylko w czasie działań zdobywaniem informacji na korzyść naszych przełożonych, którzy wykorzystują te informacje do lepszego planowania działań wojsk operacyjnych. I to tak w skrócie można by powiedzieć, czym się zajmuje pułk jako taki. A my z kolei w pułku zajmujemy się tym, że transportem, tak. Najkrócej rzecz mówiąc, zajmujemy się transportem, dlatego że jedną z metod dotarcia do rejonów odpowiedzialności dla nas jest metoda spadochronowa. Tak naprawdę przy tym rozpoznaniu, do którego my jesteśmy przeznaczeni, to można powiedzieć, że jest to jedyna droga dotarcia do rejonu odpowiedzialności, dlatego że my działamy na bardzo dużej odległości i inaczej nie da się tam dotrzeć, jak tylko skacząc ze spadochronem. Dlatego, ponieważ odpowiadam za szkolenie spadochronowo-desantowe pułku, można śmiało powiedzieć, że zajmuję się transportem, czyli zapewnieniem, żeby ten żołnierz bezpiecznie dotarł w miejsce swojej pracy. A powiedz, a te spadochrony to w ogóle od kiedy one jakby funkcjonują tutaj w Chrubieszowie? Czy to jakoś było od początku, czy to? Nie. Dlatego, że pułk powstał w ogóle w 1994 roku i różne były koleje tej jednostki. Czyli nasi przełożeni mieli różne koncepcje na temat wykorzystania pułku jako takiego. Tak naprawdę spadochroniarstwo w pułku, czyli dotarcie do rejonu metodą spadochronową, to jest ostatnie 11 lat. Wcześniej pułk, owszem, był pułk rozpoznawczy, ale zajmował się innym rozpoznaniem, docierał tam na kołach i prowadził swoje działania na mniejszą odległość niż to się wykonuje przy sposobie dotarcia metodą spadochronową. Dzisiaj pierwszy raz wykorzystywaliśmy lotnisko w Świdniku, port lotniczy Dublin, jako lotnisko załadowania, więc to też chodziło o taką dobranie wielu rzeczy z cywilną instytucją tak naprawdę, jaką jest port lotniczy w Lublinie, ze służbami ochrony, ze strażą graniczną, ze służbą celną. I to też daje nam nowe możliwości, czyli my wiemy, jak to fajnie zrobić bezproblemowo, szybko na przyszłość i na pewno to będziemy wykorzystywać, bo można, adoptując, zmieniając rzeczy, które chce się zrobić w inne pod wpływem otaczającej nas rzeczywistości, to możemy zrobić coś równie fajnego. Nie? A powiedz właśnie, gdzie trenujecie zazwyczaj? Bo ja Was poznałam w Zamościu akurat, tak. Ale Ty mówisz, że wybieraliście się do Krakowa, a byliście tak naprawdę w Lublinie, czyli... My tak naprawdę wykonujemy skoki, czyli prowadzimy, bo to jest, trudno nazwać to trenowaniem, bo trening spadochronowy też mi jest bliski, ale to z racji zajmowania się sportem spadochronowym, a tutaj to jest po prostu szkolenie, czyli my prowadzimy szkolenie spadochronowo-desantowe, praktyczne skoki, zrzuty w całej Polsce. Skoki spadochronowe z wykorzystaniem spadochronów desantowych grupy A, czyli u nas w naszym przypadku to jest tylko pierwszych 5 skoków dla żołnierza. Realizujemy tylko i wyłącznie w oparciu o pustynię błędowską, czyli jedyną pustynię w Europie, jaką mamy. Startujemy wtedy z Krakowa i wojsko desantujemy na pustynię błędowską. Średnio nam to wychodzi, tak powiem, 3-4 razy w ciągu roku, bo taką mamy częstotliwość prowadzenia szkoleń podstawowych. Dlatego, że naszym zadaniem jest jak najszybciej
osiągnąć przez żołnierzy zdolność do wykonywania skoków ze spadochronami szybującymi w składzie sekcji, grupy. No i jednym z etapów pośrednich jest uzyskanie tytułu skoczka, czyli wykonanie 5 skoków ze spadochronem tak zwanym okrągłym desantowym grupy A, czyli spadochronem o małej sterowności. I to akurat realizujemy na pustyni Będowskiej. Obecnie od 3 lat też zajmujemy się takim współpracą szkoleniową w zakresie wykorzystania śmigłowca Mi-24 do naszych potrzeb, czyli zarówno do wykonywania z niego skoków, jak i odzyskiwania izolowanego personelu. Wynika to z tego, że w naszym przekonaniu śmigłowiec Mi-24 w Polsce jest jedynym śmigłowcem, który jest śmigłowcem ciężko opancerzonym, śmigłowcem szturmowym. I Boże, co on do mnie rozmawia? Jeżeli kiedykolwiek użyjemy jakiegokolwiek śmigłowca w działaniach bojowych bądź pośrednio bojowych, bo to jest szereg działań, które nie mają nic wspólnego z konfliktem zbrojnym tak naprawdę, ale też są dla nas działaniami, można powiedzieć, bojowymi. To jeżeli będziemy kiedykolwiek wykorzystywać jakikolwiek śmigłowiec, to będzie to na pewno śmigłowiec Mi-24. I tak naprawdę jesteśmy jedynymi w Polsce, którzy to robią po 3 latach, bo zajęło nam to ostatnie 3 lata. Po 3 latach doszliśmy w tym roku do tego, że już szkoliliśmy załogi do skoku w nocy z tego śmigłowca. My w międzyczasie przeszliśmy etap skoków z tego śmigłowca z pasażerami tandemowymi, zresztą też z pełnym oporządzeniem. I teraz robimy to w nocy, wchodzimy w skoki z pełnym oporządzeniem w nocy. Zostaną nam jeszcze tylko chmury. A te szkolenia wszystkie to są robione, nie wiem, na wypadek wojny, na wypadek, nie wiem, żeby komuś trzeba było, nie wiem, lecieć pomóc na przykład? Poza tym, że my jesteśmy szkoleni do działania w wypadku wojny czy zagrożenia naszych granic, to również nasze umiejętności można wykorzystać w szeregu innych akcjach, czy akcjach humanitarnych, czy pomocy ewakuacji wszelakich obywateli naszych i tak dalej. Więc to nie są ściśle działania wojenne, ale też te umiejętności i zdolności, które osiągamy, można wykorzystać przy innych. No właśnie, to ciekawe jest. Akcjach bojowych, to ja mówię, że to trochę w cudzysłowie bojowych, ale związanych z szeroko pojętymi ewakuacjami, pomocą humanitarną czy czymś takim. To teraz ja muszę się pochwalić, że ja 2 lata temu właśnie poznałam Artura, poznałam jego ekipę w Zamościu, właśnie na lotnisku w Mokrem, bo ja wtedy pracowałam w Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu i dzięki mojemu ówczesnemu właśnie szefowi, pułkownikowi Jerzemu Muzyce oraz dowódcy właśnie Artura też, który wyraził zgodę na to, to ja mogłam skoczyć właśnie. Jak wysoko ja leciałam? Powiedz, pochwal mnie. Taki skok był wykonywany w wysokości 3500 metrów nad terenem. No właśnie, nie byłam pewna, czy to 3500. 3500, no. tak. Było super, mogę wam powiedzieć, było super. I to leciałam właśnie w tandemie z żołnierzem na plecach. Tak. Obok leciało jeszcze 2, którzy mnie nakręcali. Pozdrawiam Wojtka, bo Wojtek jest w ogóle super gość. I teraz powiedz, Artur, bo pewnie jak ludzie nas oglądają, i ja się teraz pochwaliłam, że ja cywil, powiedzmy, skakałam z żołnierzami. Czy jest taka opcja? W ogóle, czy jakiś cywil może skoczyć, czy to raczej takie osoby, które są związane z tym wojskiem, czy na przykład ktoś może do was napisać jakieś pismo i tak jak ja sobie skoczyć? Do tej pory, do dnia 15 lipca nie było z tym żadnego problemu, dlatego że akurat miałaś takie szczęście w ogóle, że zmieściłaś się jeszcze w tym terminie. No ja to mam zawsze szczęście. Do 15 lipca bieżącego roku zgodę na wykonanie takiego skoku przez osobę cywilną i to niezależnie od tego, czym ta osoba się zajmuje, wydawał dowódca jednostki wojskowej organizujący szkolenie spadochronowo-desantowe, czyli w naszym wypadku. Dowódca pułku udzielał takiej zgody. Od 15 lipca tego roku taką zgodę udziela dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. O, tak mi przykro. W Warszawie. No i oczywiście wiem, że były osoby, które pisały taką zgodę. Nie znamy ani jednej, która taką zgodę uzyskała. No właśnie. Wiadomo, im wyżej, tym to już trudniej o taką zgodę pewnie. Więc nie? Myślę, że tak. No zobaczymy. Na chwilę obecną mamy takie przepisy. Te przepisy u nas się zmieniają raz w jedną stronę, raz w drugą. Zobaczymy, jakie przepisy będą za rok czy za 2. Faktycznie na chwilę obecną dowódca pułku nie może takiej zgody udzielić, tylko udzielają dowódca generalny. Czyli takie osoby prywatne mogą się zgłosić tylko do prywatnego aeroklubu jakiegoś. Tak.
No to sorry. Artur, powiedz mi jeszcze tak, tylko mów takim językiem, jak to się tłumaczy, chłopu na między, że tak się wyrażę. No, ja myślę, czyli że tak, po 31 że jak... latach pracy, którą no ja No właśnie, robię, to już masz zboczenie. To, można nie wiedzieć, jak to jak to jest. Dostać. No dla takiego laika jak ja na przykład, powiedz mi, jak takie szkolenie właśnie wygląda i kto może udział wziąć w takim szkoleniu? Czyli dla mnie logiczne jest, że to biorą udział żołnierze, którzy jakby są u Was. Ale żeby do Was się dostać, no to nie wiem, oni przechodzą jakieś castingi, muszą mieć jakieś, nie wiem, badania odpowiednie, żeby takim skoczkiem zostać, bo to jednak jest no, odpowiedzialna praca, to jest praca też na wysokościach, to nie może mieć lęku wysokości, nikt musi mieć odporną psychikę, jak się domyślam, i takie tam inne rzeczy, możesz o tym powiedzieć? Oczywiście, że tak. Pytanie, do służby u nas w jednostce może się dostać każdy chętny, który wyrazi taki akces. Wiadomo, że to nie jest tak, że przychodzi, zapisuje się albo pisze maila, że chce dostać się do służby w pułku rozpoznawczym i się dostanie. Zaczyna się to wszystko od tego, że osoba, która chciałaby zostać żołnierzem, musi przejść w tej chwili coś takiego jak służbę przygotowawczą. My zresztą prowadzimy takie szkolenia służby przygotowawczej u nas w pułku. Jeden taki turnus się skończył, zaczyna się za 2 czy 3 dni kolejny taki turnus. I to jest właśnie dla takich, którzy są osobami cywilnymi, związanymi z wojskiem, chcą zostać żołnierzami. Po kilku tygodniach takiego szkolenia jest składana normalnie przysięga wojskowa i żołnierze ci są w miarę możliwości, żołnierze to są lewi służby przygotowawczej, oni są w miarę możliwości zagospodarowani do wszystkich jednostek. Czyli w tej chwili akurat jest tak, że jest duży nacisk na to, żeby ich jak najwięcej zagospodarować w różnych jednostkach, czyli przyjmować ich, jeżeli są tylko chętni. No więc wiadomo, że w pierwszej kolejności najlepszych zostawia się w pułku, czy tam, gdzie jest to prowadzone szkolenie. Czyli wiadomo, że ponieważ my to szkolimy, no to najlepszych możemy zostawić sobie. Pozostałym pomaga się w innych jednostkach znaleźć po prostu miejsce. No ale zostajemy przy tych, którzy zostają w pułku. I teraz żołnierz, który wyraził akces na stanowisko skaczące, czyli zależało mu na tym, żeby zostać żołnierzem, było takie stanowisko, jest kierowany do, jeszcze będąc w cywilu, czyli zanim zostanie powołany na to stanowisko, jest skierowany do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, w naszym przypadku w Lublinie, która wydaje mu orzeczenie o zdolności do służby w charakterze, my to mówimy skoczka spadochronowego, to nazwa tego orzeczenia jest bardziej skomplikowana, ale to zupełnie o to chodzi, bo te nazwy też się zmieniają. Po prostu ma orzeczenie Komisji Lekarskiej, że może skakać ze spadochronem. No właśnie. Jak uzyska takie orzeczenie, wtedy musi zostać przeprowadzony egzamin z WF-u, dlatego że zgodnie z przepisami nas obowiązującymi, żołnierz, który wykonuje skoki ze spadochronem, musi zdać egzamin z WF-u na ocenę przynajmniej dobrą. I to no musi być silny, żeby mnie utrzymać, jak lecę z nim. To jeszcze według norm, takich, które są już trochę zawyżone, bo one są oddzielne dla pododdziału wykonujących skoki ze spadochronem. Jak ma orzeczenie komisji, ma ten WF, wtedy jest prowadzone szkolenie spadochronowo-desantowe podstawowe, czyli to jest w ogóle taki od podstaw. Właśnie żołnierz po zakończeniu tego szkolenia, które trwa 48 godzin, żołnierz musi wykonać 5 skoków na spadochronie małej sterowności, popularnie na okrągłym spadochronie, takim, że się nie steruje. Co to znaczy o małej sterowności? To znaczy, że spadochron ląduje tam, gdzie wiatr go zaniesie. No więc to jest o małej sterowności. No i żołnierz uzyskuje te 5 skoków i normalnie w naszym przypadku to on, my jak najszybciej albo w oparciu o kurs, który my prowadzimy, albo wysyłamy go do takiego ośrodka, który jest jeden w Wojsku Polskim, który takie kursy prowadzi. Przeszkalamy go do wykonywania skoków ze spadochronem grupy B, czyli to jest spadochron już szybujący, skrzydło latające, takie nieprzystosowany do wolnego systemu otwarcia. Co to znaczy? To znaczy, że żołnierz jest w momencie wyskakiwania z samolotu przyczepiony w jakiś sposób do tego samolotu i ten spadochron otwiera mu się samoczynnie. Czyli on nie otwiera spadochronu, tylko to, że on wyskakuje, to powoduje proces otwarcia spadochronu i ten spadochron się otwiera. To jest o tyle takie ułatwienie, że żołnierz nie musi przechodzi długiego, żmudnego procesu szkolenia, żeby był nauczony płaskiego spadania, latania w powietrzu i tam robienia. To ja z tymi chyba najlepszymi już latałam, nie? Oczywiście. Jeszcze nawet z tymi lepszymi od najlepszych. O kurczę, no, bo pamiętam właśnie, że trzeba było nogi prostować tak delikatnie, płynnie to wszystko. I później szło, najlepsi z tych żołnierzy są z kolei przeszkalani do wykonywania skoków ze spadochronami grupy C, czyli z wolnym systemem otwarcia. I to jeszcze nie jest ten etap, w którym ty wykonywałeś skoki, tylko najlepsi z nich są dopiero, stają się instruktorami spadochronowymi, a już najlepsi z tych najlepszych zostają pilotami tandemów i to wtedy z nich. A najlepsi, najlepsi to są ze mną na wywiadzie teraz.
Artur, powiedz mi teraz jeszcze, jak się promujecie? Czy promujecie w ogóle swoją działalność właśnie? Czy chcecie jakoś dotrzeć do młodych ludzi, którzy na przykład marzą o takiej karierze właśnie skoczka, a na przykład w cywilu nie bardzo mają możliwość, a może są żołnierzami już na przykład i chcieliby spróbować? No właśnie trochę tak, trochę nie. To jest o tyle ciekawa sprawa, że nas jako grupa docelowa tej działalności, którą prowadzimy, można by powiedzieć, że promocyjną. My nie jesteśmy od promocji tak ściśle powiedziawszy. My to mamy raczej poziomem szkolenia, które się u nas prowadzi, zachęcać innych żołnierzy do wstąpienia w nasze szeregi. Przez to, co robimy, właśnie, że oferujemy żołnierzom albo ludziom, którzy są w wojsku i chcieliby się rozwijać spadochronowo, czyli najczęściej to są osoby, które również w środowisku cywilnym zajmują się skokami spadochronowymi. Patrz, Wojciech Szumiło chociażby, wspomniany przez Ciebie. No właśnie. Który też dzisiaj skakał i też robił takie rzeczy, które dzisiaj właśnie się zajmowaliśmy, tak? Więc też dzisiaj oczywiście był. To staramy się stworzyć takie warunki i zaproponować taką perspektywę rozwoju pod kątem spadochroniarstwa, czyli swoich umiejętności spadochronowych i tego, co robimy, żeby zachęcić ich do pójścia w tym kierunku, a zachęcić też żołnierzy z innych jednostek, przeważnie to już takich, które zajmują się tym szkoleniem, ale jeżeli ktoś jest chętny, to będzie chciał się rozwijać spadochronowo, to czemu nie? To może być żołnierz z jednostki nie objętej szkoleniem spadochronowo-desantowym, a już my go przeszkolimy. My nie prowadzimy działań promocyjnych, marketingowych w takim typowym rozumieniu tego słowa, a raczej poprzez to, co się u nas dzieje, staramy się stworzyć wszystkim taką wizję, że jeżeli ktoś chce się rozwijać w tym kierunku, to to jest dla niego najlepsze miejsce. Ale właśnie, czy te informacje, czyli te rzeczy fajne, które... Ale to jest budowanie marki tak naprawdę. Tak, no właśnie, dlatego chcę zapytać, czy wy, nie wiem, przekazujecie te informacje, nie wiem, właśnie gdzieś wyżej do tych wojskowych szczebli, czy... Bo też na przykład ja jestem z Zamościa, prawda? Ale też u nas w gazetach, jeżeli wy jesteście w Mokrem na lotnisku, to też te informacje się w prasie ukazują, czyli to jest taki już właśnie rodzaj promocji, prawda, że tu przyjechał drugi punkt rozpoznawczy, że skaczą, jak ktoś jest zainteresowany, to nieraz podjeżdżają, pstrykają sobie zdjęcia, że skoczkowie skaczą. Właśnie o takie działania mi chodzi. Czy jest ktoś taki u Was w jednostce, kto się zajmuje właśnie taką promocją i takie informacje rozsyła, żeby właśnie budować tą Waszą markę, żeby ją nagłaśniać? Oczywiście. Jest w jednostce w ogóle sekcja wychowawcza, która zajmuje się promocją, współpracą ze środowiskiem cywilnym, prowadzi stronę internetową, No właśnie, podajmy adres, żeby mogli sobie ludzie pamiętać. Trzeba wpisać drugi punkt rozpoznawczy. Tak, i się znajdzie. Tak, i się znajdzie. No ja tak wpisałam właśnie. Adresu w tej chwili nie pamiętam, po prostu. Drugi punkt rozpoznawczy w Kubieszowie, tak, i można tam wejść. Nie ma żadnego problemu. A zdjęcia ze skoków też tam się znajdzie na stronie waszej? Tak. Jak najbardziej znajdą się tam zdjęcia ze skoków i ze szkolenia, innych szkoleń, które są prowadzone w ramach szkolenia spadochronowo-desantowego, czy tam skoki do wody, czy szkolenie w tunelu aerodynamicznym. Wojsko tutaj w społeczności lokalnej, drugi pułk rozpoznawczy istnieje poprzez swoje działania, które są prowadzone na co dzień, czyli udział w uroczystościach patriotycznych, bo to nie tylko media, nie tylko internet, są właśnie uroczystości wszelakie patriotyczne, czy współpraca w tym zakresie z władzami samorządowymi, więc tutaj, czy pomoc niesiona mieszkańcom regionu w razie jakichś sytuacji kryzysowych. Więc naprawdę jest takich sytuacji, gdzie wojsko istnieje w świadomości społecznej bardzo dużo. A z kolei my dla tego, co robimy w wojsku, to grono jednostek, które prowadzą szkolenie spadochronowe, czyli tych jednostek nie jest aż tak dużo. My się spotykamy na tych odprawach kierowniczej kadry szkolenia spadochronowo-desantowego i weryfikacjach, sesjach egzaminacyjnych dla instruktorów spadochronowych. I przy okazji wszelakich odpraw bezpieczeństwa lotów, skoków. Więc tak naprawdę inne jednostki to wiedzą, co my robimy. I nawet jak my byśmy nic nie powiedzieli, to oni się będą chcieli dowiedzieć, co się u nas dzieje. I ci, co będą zainteresowani, to będą wiedzieli, czy u nas jest dla nich coś takiego, co ich zachęciłoby do przyjścia do nas, czy nie. Ale tak czy inaczej, to jest taka bardzo specyficzna, zresztą wspominałem Ci wcześniej, że to jest taka bardzo specyficzna forma prowadzenia, można że powiedzieć, budowania marki i prowadzenia działalności promocyjnej, tylko w troszkę innym wymiarze. Jest to po pierwsze, mówię, specyfika działalności, którą my się zajmujemy, czyli naszego szkolenia, po drugie, my tą markę budujemy właśnie przez to, żeby wszyscy wiedzieli, że jesteśmy w tym najlepsi.
No i ale, słusznie. Ale ponieważ my jesteśmy w tym najlepsi, nie musimy tego, nikomu udowadniać. Jak to mam takiego kolegę, przyjaciela, z którym zresztą jeździmy po zawodach spadochronowych, który ma 9,5 tysiąca skoków i też był żołnierzem pułku w klubie Szowie, teraz akurat jest już w rezerwie, aczkolwiek nosi się z pomysłem być może jeszcze wrócić. No jak to kiedyś Rafał powiedział, pozdrawiam Rafała Zgierskiego, jak to Rafał powiedział kiedyś, słuchaj, my nic nie musimy udowadniać, my po prostu jesteśmy najlepsi. No właśnie, tylko teraz pytanie, jak do tego doszło, czy właśnie dlatego jesteście najlepsi, bo stawiacie właśnie na jakość tych szkoleń, na częstotliwość tych szkoleń, czy właśnie wybieracie sobie takich ludzi, którzy bardzo pasują do tej działalności właśnie? Znaczy to jest wszystko połączone troszeczkę, dlatego że to po pierwsze wiąże nas pewna pasja i teraz łączy nas pewna pasja. No właśnie, czyli jednak pasja, musi być pasja. Oczywiście, że tak. Jak jest już taka grupa, która jest połączona tą pasją do spadochroniarstwa, to jest naturalną konsekwencją jest to, że wszyscy kolejni, którzy do tej grupy dołączają, to są tacy sami pasjonaci przede wszystkim. Drugie, mamy pewien pomysł na to, co chcemy osiągnąć. No. Nie chodzi o ten efekt finalny, bo tak jak mówię, to jest slogan, który wiemy, co trzeba zrobić. Trzeba mieć pomysł na te cele pośrednie. Jak mamy fajny pomysł na to, jak to zrobić, to po pierwsze my się tym cieszymy i fajnie nam się to wszystko robi. Po drugie inni będą przychodzić, bo nigdy takiego w życiu nikt w ogóle nie dał takiej możliwości. Ludzie się pytają, jak to robicie, że w ogóle wyskaczycie z Mi-24? Przecież nikt w Polsce nie skacze z Mi-24, nie ma w ogóle nikt na to nalotu. Nieważne, my po prostu wiemy, jak to zrobić. Współpracujemy, my robimy coś dla jednostek śmigłowców i one robią coś dla nas. Pomagamy sobie wzajemnie w szkoleniu. I teraz to jest druga sprawa, czyli trzeba mieć, mamy grupę pasjonatów, po drugie mamy pomysł na to, co chcemy zrobić, a po trzecie trzeba ciężko pracować. No właśnie. Tak. Teraz jeszcze Artur, na zakończenie naszej rozmowy powiedz o planach na przyszłość waszych. Plany na przyszłość. Powoli kończymy ten rok, bo tak naprawdę zostały nam, no skoki planujemy jeszcze jutro, przy czym prognozy meteorologiczne są niekorzystne. Później mamy jeszcze trochę takich skoków w przyszłym tygodniu, ale to już mniej zaawansowanych, że tak powiem, pod kątem militarnym. I zostało nam jedne skoki takie szkolno-bojowe, które gdzieś tam chcemy jeszcze w grudniu trochę polatać i zrobić. I tak naprawdę ten rok już ma się ku końcowi. Mamy co robić na ten okres taki zimowy, można powiedzieć, dlatego że chcielibyśmy troszeczkę unowocześnić spadochrony, które posiadamy. Znaleźliśmy pewne błędy, które można przy tych spadochronach poprawić. Musimy w związku z tym zwracać się do producentów tych spadochronów, wyrażenie zgody. Poprowadzić zamówienia publiczne, żeby znaleźć firmę, która to zrobi. W tej chwili też chcemy troszeczkę we współpracy z takim największym polskim producentem w ogóle sprzętu spadochronowego. Troszkę popracować nad koncepcją skoków z bronią w pokrowcach, przy skoczku. No to takie naprawdę rzeczy bardzo takie zawodowe, ale my mamy co robić. To mówię, to się wiąże wszystko z tym, że pewien pomysł, który my wiemy, co będziemy robić w marcu, kwietniu, maju przyszłego roku i wiemy, co będziemy robić cały przyszły rok. Super. Tak samo jak wiemy, co będziemy robić najbliższe 10 lat, naprawdę. No właśnie. No to życzę Wam zdrowia przede wszystkim w tych trudnych czasach, żebyście wszyscy byli zdrowi, żebyście wszyscy mogli skakać i żeby się spadochrony zawsze na czas rozkładały. Chyba tego się życzy skoczkom, tak? No, i miękkiego lądowania, nie? Tak, mówi się, że zawsze w pełnej czasie miękkich lądowań. To jest takie standardowe życzenie dla spadochroniarzy. No i tyle. Nie? No i pozdrawiamy wszystkich skoczków. Błękitnego nieba, ale to dla wszystkich. Błękitnego nieba, dla wszystkich skoczków, tych cywilnych i tych wojskowych. I bardzo dziękuję Ci, Artur, major Artur Gosiewski z Hrubieszowa i Kasia Figura z Figura Media. Dziękujemy za spotkanie i do zobaczenia, do usłyszenia i zdrowia w covidowych czasach. Pa! Było mi bardzo przyjemnie. No, dziękuję bardzo.